Witam Państwa bardzo serdecznie na trzecich obchodach Dnia Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię. Choruję na schizofrenię 20 lat. Jestem dowodem na to, że przy tak trudnej i złożonej chorobie można realizować swoje plany i marzenia życiowe. W chwili obecnej czuję się na tyle dobrze, by być tu z Państwem i prowadzić po raz drugi ten happening, z czego jestem zadowolony. Zapraszam na scenę panią Joannę Czechowicz, kierownika środowiskowego Domu Samopomocy w Chorzów. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na trzecich obchodach Dnia Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię w ramach ogólnopolskiego programu Schizofrenia Otwórzcie Drzwi. Drodzy Państwo, dzisiejsze obchody zostały zorganizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Animus Vera, Urząd Miejski, jak również Choszczeński Dom Kultury. Jest mi szczególnie miło Państwa przywitać, bowiem dzisiaj jest także obchodzony Międzynarodowy Dzień Pokoju. Szczególnie gorąco witam pana burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka, sekretarza miejskiego panią Magdalenę Sieńko, lekarza psychiatrę panią Elżbietę Przybylską-Małoszuk, pełnomocnika burmistrza do spraw patologii społecznej osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej panią Marlenę Baszkiel, księdza proboszcza Grzegorza Suchomskiego z parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Choszcznie. Witam panią psycholog Krystynę Dziedzic, opiekuna specjalistycznego panią Krystynę Kumor, doradcę rodzinnego panią Krystynę Kowalewską. I drodzy Państwo, proszę mi wybaczyć, że nie wymienię pozostałych gości z imienia i z nazwiska, ale bardzo gorąco witam dyrektorów, kierowników, pracowników placówek samorządowych, oświatowych, kulturalnych. Witam uczestników warsztatu terapii zajęciowej z Piasecznika, Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie, członków organizacji pozarządowych z naszego miasta, Polski Związek Niewidomych, Klub Plastyka Impresja. Witam rodziców, mieszkańców naszego miasta, przedstawicieli prasy i telewizji. Drodzy Państwo, dzisiejsze obchody są naszym apelem o poprawę społecznego odbioru schizofrenii, pogłębienie tolerancji, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób cierpiących na schizofrenię i inne zaburzenia psychiczne. O przybliżenie tematu dzisiejszego spotkania poproszę panią Marię Greń-Kołodziejską i pana Radosława Plentarę, którzy pracują na co dzień z chorymi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybitny psychiatra, humanista i filozof krakowski profesor Kępiński nazwał schizofrenię ze względu na jej bogactwo doznań i przeżyć chorego chorobą królewską, tajemniczą i zachwycającą. Chcąc poznać pełnię wewnętrznego życia w schizofrenii, należy studiować nie żywoty wieśniaków, lecz poetów i królów cierpiących na tę chorobę. Korzystając z tej symboliki, wybraliśmy na logo obchodów Dnia Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię postać króla. Król będzie nam patronował w każdych kolejnych obchodach, a żeby nie był postacią anonimową wśród uczniów klas pierwszych do trzecich szkół podstawowych, ogłosiliśmy konkurs na imię króla, którego wyniki ogłosimy podczas dzisiejszego wydarzenia. Wspomniany już przeze mnie profesor Kępiński w swojej książce Schizofrenia pokazuje niezwykłość świata przeżyć osób cierpiących na tę chorobę, całe bogactwo jej objawów i tu zacytuję, pozwalających ujrzeć w katastroficznych rozmiarach wszelkie cechy ludzkiej natury. Niestety zrozumienie osoby bliskiej i zdolność do poradzenia sobie z całym tym bogactwem objawów stanowi dla rodziny nie lada wyzwanie, a jednocześnie jest warunkiem dobrego samopoczucia obu stron.
Wiadomo bowiem, że osoba chorująca na schizofrenię przede wszystkim powinna otrzymać wsparcie w swoim naturalnym środowisku, w rodzinie. Istotną jest bowiem realna pomoc ze strony najbliższych. Zwyczajna próba zrozumienia, akceptacja i wiedza. Na pewno nieraz, próbując stawić czoło chorobie, rodzina doświadczyła frustracji, gniewu, bezradności. Na dźwięk słowa schizofrenia nie trzeba stukać w niemalowane drzewo. Lepiej zapukać do drzwi. Nie bez przyczyny ogólnoświatowy program dotyczący schizofrenii nosi nazwę Otwórzcie drzwi. Naszym celem jest pomóc członkom rodziny i choremu żyć jak najpełniej. Żyć jak najpełniej. To znaczy również nie zaniedbywać spraw życia codziennego, w tym własnego zdrowia, co często jest efektem schizofrenii, bowiem zdarza się, że potrafi ona przesłonić choremu cały jego powszedni świat. Zwracam się do osób chorych, zwłaszcza do ich bliskich, którym łatwiej jest dostrzec istotność dbania o zdrowie. Zdrowie jest wartością, którą należy pielęgnować. Jest wartością, którą można stracić. Czy chorując na schizofrenię jesteśmy odporni na inne schorzenia? Nie. Praktyka pokazuje, że jesteśmy nawet bardziej podatni. Osoby chore na schizofrenię częściej poddają się różnym infekcjom, zwykle nie przykładając wagi do własnego zdrowia, do stylu życia, pogarszają jego jakość. A ich bliscy, skupiając się na pomocy w leczeniu psychiki, zapominają o zdrowiu fizycznym. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że na zdrowie składa się wiele ważnych elementów i nie należy żadnego z nich zaniedbywać. W tym szczególnym dniu, podczas trzecich obchodów Dnia Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię, zwróćmy uwagę na ten fakt. Osoby chore na schizofrenię przy udziale bliskich powinny w sposób szczególny dbać o zdrowie fizyczne, gdyż w ich przypadku jest istotnie zagrożone. Aby osiągnąć ten cel, należy przestrzegać kilku prostych wytycznych. Stosować się do zasad zdrowej diety, uprawiać umiarkowaną aktywność fizyczną, dbać o higienę osobistą i środowiska bytu, chronić organizm przed patogenami stosując metody zapobiegania infekcjom oraz pamiętać o badaniach profilaktycznych. Wszelką pomoc w tym zakresie można uzyskać u specjalistów. Zapraszamy do ich stanowiska. Na pewno pomogą i wiele wyjaśnią. Proszę o zabranie głosu burmistrza Choszczna, pana Roberta Adamczyka. Szanowni Państwo, szanowna pani kierownik, drodzy uczestnicy, mieszkańcy. Ja gratuluję, że obchody Dnia Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię zataczają coraz większe kręgi. Mam nadzieję, że pogoda taka jak jest dzisiaj będzie zawsze Państwu dopisywała. A ten happening, który z roku na rok jest coraz bardziej okazały, będzie jakby łamał te bariery i stereotypy, które w głowach mieszkańców naszej gminy, nie tylko naszej gminy, są i pomoże do tego, żeby coraz bardziej akceptować osoby chore na schizofrenię, ponieważ musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę to może spotkać każdego i to w każdej chwili. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu lekarza psychiatrę z poradni zdrowia psychicznego w Choszczynie, panią Elżbietę Przybylską-Małoszyn. Chciałabym Państwu przybliżyć troszeczkę specyficzną chorobę, jaką jest schizofrenia. Najpierw może takich parę wiadomości ogólnych odnośnie tego, jak wyglądała sprawa chorych psychicznie i choroby na przestrzeni wieków. O tym, że choroba ta towarzyszy ludzkości od bardzo dawna, praktycznie prawdopodobnie od początku istnienia ludzi. Wiadomo już z wielu źródeł, z Biblii, z Pisma Świętego, z innych przekazów. Jak wyglądała sytuacja chorych psychicznie? Różnie, zależnie od kręgu kulturowego. Były środowiska, gdzie osoby chore psychiczne były wyróżniane, były wręcz hołubione, traktowane jako wybrańcy bogów, ale niestety było też tak, że chorzy byli wyganiani, byli napiętnowywani i wyrzucani ze społeczeństwa.
nie było przez wiele lat leczenia chorych. Pierwsze takie zorganizowane formy pomocy chorym psychicznie datują się z czasów średniowiecznych, z tym, że no wtedy koncentrowano się tylko praktycznie na odosobnieniu w jakichś zamkniętych placówkach typu szpitale, przytułki, ochronki. Nie było leczenia farmakologicznego. Leczenie farmakologiczne weszło na dobre w latach 50. ubiegłego stulecia, a więc niedawno. Przez tych wiele lat praktycznie jedyną metodą postępowania z chorymi psychicznie było ich odizolowywanie w razie jak byli niespokojni, pobudzeni, unieruchamianie, żeby nie zrobili krzywdy sobie lub komuś innemu. W tej chwili dzięki lekom takiej konieczności nie ma. Tak jak wspomniałam, leczenie farmakologiczne postępuje. Leków jest coraz więcej. Leki obecnie stosowane najnowszej generacji są lekami nie dość, że skutecznymi, ale i dobrze znoszonymi, znacznie lepiej niż te zapisywane lat temu 30-40, dzięki czemu większość pacjentów jest w stanie funkcjonować w swoim środowisku. I do tego medycyna dąży i psychiatria, żeby chory do szpitala trafiał naprawdę w sytuacjach podbramkowych, że tak powiem, kiedy leczenie ambulatoryjne kilkakrotnie zmieniane nie daje efektu. Robi się wiele, żeby pacjent w tym swoim środowisku nie tylko mógł być, ale i żeby mógł pracować, żeby mógł funkcjonować, żeby mógł się czuć pełnosprawnym członkiem społeczeństwa. Temu służą zakładane prawie we wszystkich gminach warsztaty terapii zajęciowej oraz środowiskowe domy samopomocy. Wracając jeszcze do leczenia, wspomnę, że takimi historycznymi metodami było leczenie biologiczne, na przykład wysoką temperaturą, śpiączkami. W tej chwili od tego się już odchodzi. Elektrowstrząsy są nadal używane, ale to tylko w warunkach szpitalnych. Rzecz, która w tej chwili jakby wybierała te właśnie metody biologiczne, to pomoc psychologa. Ze względu na to, że psychologów jest więcej, jest możliwość uzyskania ich porady. Bardzo często farmakoterapię wspomaga się właśnie pomocą psychologa. Pracuję w poradni zdrowia psychicznego już wiele lat i nierzadko zdarzało mi się, jeżeli mówiłam pacjentowi lub jego rodzinie, że podejrzewam schizofrenię, widziałam w oczach ludzi przerażenie, łzy i pytanie, dlaczego mnie to się spotkało, co ja takiego zrobiłem, czy zrobiłam, że akurat mojego bliskiego to dotknęło. Niestety nie można się czuć winnym. No, choroba nie wybiera, choroba jest rzeczą demokratyczną, zarówno choroba somatyczna, jak i psychiczna. I tak już, jak już wspomnieli moi przedmówcy, dotyka zarówno osoby z nizin społecznych, jak i osoby wykształcone, zamożne, mające jakąś dobrą pozycję społeczną. Każdego może choroba dotknąć. Jak wygląda choroba? Struktura choroby, no, można powiedzieć, jest dwuwarstwowa. Jedna warstwa to jest, zależy od tego, co przynosimy z garniturem genowym odziedziczonym od przodków, czyli z predyspozycjami. W tej chwili jest psychogenetyka, rozwija się mocno i stwierdzono na przykład, że jest wiele genów u osób chorych, które mają uszkodzenia w określonych miejscach. No i przypuszcza się, że właśnie to przy splocie innych dodatkowych czynników powoduje ujawnienie się choroby. Druga rzecz, która również wpływa, aczkolwiek nie w tak wielkim stopniu, jak się to powszechnie uważa, to czynniki zależne od strony środowiska. Sama widziałam, że w latach 90., kiedy ludzie masowo tracili pracę, stały punkt zaczepienia, było bardzo wiele nowych wypadków schizofrenii, znacznie więcej niż w latach poprzednich. Tragizm tej choroby wynika z tego, że jest to choroba, która dotyka, ujawnia się w wieku młodym, drugim, trzecim dziesiątku życia. Bywa, że uniemożliwia naukę, uniemożliwia podjęcie pracy, uniemożliwia role społeczne albo znacznie je ogranicza. Z tym, że właśnie odpowiednio wcześnie podjęte leczenie te możliwości poprawia. No i bywa, że chorzy są w stanie mimo choroby pracować, są w stanie zajmować się rodziną we właściwy sposób. Choroba przebiega w sposób przewlekły, czyli nie można liczyć na to, że się z choroby wyleczy.
dobrze jest, jeżeli się uzyska remisję, czyli ustąpienie ostrych objawów, z tym, że ślad choroby zazwyczaj zostaje i każdy psychiatra ten ślad choroby u człowieka widzi. Każde zaostrzenie choroby zazwyczaj powoduje pogłębienie się tego śladu i szczególnie lat temu kilkadziesiąt, jeżeli były wielokrotne pobyty w szpitalu i gorsze leki było widać, właśnie obserwowano tak zwany defekt schizofreniczny, czyli trwałą zmianę osobowości spowodowaną chorobą. Jaka jest rola otoczenia? No, rola otoczenia jest ogromna. Tak jak wspomniałam, robi się wiele, żeby chory był w swoim środowisku. Środowisko musi być wyczulone na to, co może wskazywać na zaostrzenie się choroby i jej nawrót. Musi umieć poradzić sobie w różnych sytuacjach, musi być wsparciem dla chorego. Musi umieć jego zrozumieć, zaakceptować jego czasami dziwne, odmienne oczekiwania, dążenia i musi umieć go wspierać. Zawsze należy pamiętać o tym, mając kontakt z osobą cierpiącą na schizofrenię, że jest to człowiek, który widzi więcej i czuje więcej i dlatego jest bardziej nieszczęśliwy, tak jak wspomniał, jak napisał wspomniany już tutaj profesor Kępiński. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pełnomocnika burmistrza do spraw patologii społecznej osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej, panią Marlenę Waszkiel. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, w ostatnich latach na terenie Unii Europejskiej duży nacisk położono na profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego. Każdy z krajów członkowskich miał za zadanie opracowanie planu działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Po raz pierwszy w Polsce Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego opracowany został 28 grudnia 2010 roku. Podobne działania podjęto na poziomie samorządów. Uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 września 2012 roku przyjęty został program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012-2015 dla gminy Choszczno. Do opracowania powyższego programu zostały włączone następujące instytucje: Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoły, PCPR oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Mniejszy program wyznacza następujące cele polityki zdrowotnej gminy Choszczno, które to w ramach programu są realizowane. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, organizacja systemu poradnictwa w stanach kryzysu psychicznego oraz aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. Dziękuję. Prosimy o kilka ciepłych słów księdza proboszcza Grzegorza Suchomskiego z parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny w Choszcznie. Witam serdecznie, moi drodzy, dzisiaj w tym dniu, kiedy pochylamy się nad ludźmi, którzy mają w swoim życiu na pewien krzyż, pewien balast do dźwigania, ale krzyż to nie przekleństwo, krzyż to błogosławieństwo. Krzyż to pewien pomost do nieba. Zrobił to Jezus Chrystus. I On nas nieraz prosi, abyśmy w swoim życiu też takie różne krzyże podejmowali. Takim krzyżem jest choroba, różnego rodzaju choroby cielesne, psychiczne. Dzisiaj pamiętamy o ludziach, którzy mają problem natury psychicznej. Cieszę się, że mogłem wcześniej modlić się w intencji ludzi cierpiących w tenże sposób, a też i obejmując modlitwą tych, którzy się troszczą o ludzi potrzebujących wsparcia poprzez udział we mszy świętej. Każdy człowiek potrzebuje drugiego człowieka, ale w sposób szczególny człowiek cierpiący, człowiek chory. Warto, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy ludzi nigdy nie segregowali, nie odrzucali. A dzisiejsze święto świętego Mateusza, apostoła ewangelisty, jest takim klasycznym przykładem. Ten, który był odrzucony przez społeczność ówczesną, napiętnowany jako celnik i pogardzany, właśnie takiego człowieka wybrał Jezus Chrystus na swojego ucznia, a później na ewangelistę. To pokazuje nam, że zawsze warto pokładać w każdym człowieku nadzieję i każdemu człowiekowi dawać szansę.
dawajmy każdemu człowiekowi tą szansę, i zdrowemu, i choremu, ale może w sposób szczególny człowiekowi cierpiącemu i choremu, który nieraz bywa przez świat dzisiejszy niestety jakoś odrzucany, zapomniany. Chcielibyśmy dostrzegać w każdym człowieku po prostu Jezusa Chrystusa, a to pewno nas bardziej wszystkich uwrażliwi na każdego bliźniego. Drodzy Państwo, teraz nastąpi moment bardzo uroczysty, bardzo symboliczny. Poproszę króla dzisiejszych obchodów o przeprowadzenie gości i wszystkich osób, które solidaryzują się z chorymi na schizofrenię. Świat, bo wysiadam przez życie, nie chcę gnać bez stóp. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś pies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, być czy być. Przecież po to jest, żeby pożyć, nie w kołowrotku pęknie nić. Wszystkich świat zielony jak radość, wesoła karuzela. Może to kamek, może to wiosna, tak mnie rozwesela. Zielony kamyk w kieszeni trzymam, żeby się nic nie odmieniło.
było, kiedy nadejdzie jesień lub zima. Zielono będzie znów i miło. Świat zielony jak groszek lub wiosenne listki. Niczym się nie martwię, za to cieszę wszystkich. Świat zielony jak radość, wesoła karuzela. Może to kamyk, może to wiosna, tak mnie rozwesela. To i tak nie baczam ci, chcę tu zostać i zawsze z tobą być, nawet kiedy będziesz źle. Nie chcę tu zostać, to bez ciebie to nie mam siły. Nie mam siły, by żyć. Chcę tu zostać i zawsze z tobą być, nawet kiedy będziesz źle. Nie chcę tu zostać, bo bez ciebie to nie mam siły. Nie mam siły, by żyć. Króla, teraz go mamy dla siebie. Zapytamy, co symbolizuje postać, za którą jesteś przebrana, przemalowana? Symbolizuje króla, a że schizofrenia jest chorobą królewską, tak nazywaną przez psychiatrów, dlatego stąd pomysł, żeby przebrać się za króla. Szachownica oznacza, właściwie to nie wiem, co oznacza, ale podejrzewam, że to chodziło o rozszczepienie jaźni między zdrowym a chorym, że nie mamy tego rozeznania, który świat jest prawdziwy dla nas. Jeśli się nie leczymy, oczywiście. Rozumiem. Pani też jest chora, tak? Tak, od 3 lat. I na głos potrafi to powiedzieć. Choruję od 3 lat. Stwierdzono u mnie 3 lata temu schizofrenię. Na początku było ciężko, musiałam się z tym pogodzić, ale dzięki ośrodkowi, rodzinie wyszłam na prostą, skończyłam studia, obroniłam się i czekam, że polepszy się jeszcze mój stan zdrowia i będę mogła wrócić do pracy. Dziękuję bardzo i również życzymy poprawy zdrowia, powrotu do zdrowia, no i powodzenia w wspieraniu, w działaniach wspierających osoby, które nie potrafią, tak jak ty, powiedzieć na głos, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzieci mają narysować szczęście, tak jak widzą. To jest osoba szczęśliwa albo no cokolwiek innego. Co wymyślą? Pokaż, jak malujesz szczęście. Czym jest szczęście? Skakanie na skakance, radość to są cukierki. Cukierki? Szczęście to jest cukierki i skakanie na skakance, tak? Może tak być. I rysujesz dziewczynkę skaczącą na skakance. Pięknie. Chociaż świat dookoła piękny jest i wielki, a my tak zrywali, mali jak kropelki. Podajmy sobie ręce w zabawie i
można rozpoznać pierwsze symptomy, jakie są choroby? Gdzie można się zgłosić, jeżeli wiemy, że w rodzinie, widzimy, że w rodzinie ktoś może być chory, czy na schizofrenię, czy na jaką inną chorobę psychiczną? No, trudno jest tak jednoznacznie powiedzieć, jakie są objawy, bo u każdego będą to objawy inne, ale bardzo ważnym jest wiedzieć, że choroba często dotyka ludzi młodych, tak? I to w okresie, kiedy ci ludzie mogą zaistnieć, kiedy chcą studiować, kiedy właśnie czas matury. Są w pełni życia. Oczywiście. I tu zaczynają się pewne problemy, to znaczy przestają się uczyć, mogą nie spać w nocy, może im być ciężko się skupić, mogą nagle być radośni, euforyczni, mogą być smutni, popadać w depresję. Bardzo ważne jest, żeby już wcześnie w szkole prowadzić edukację na ten temat, tak, żeby nauczyciele, młodzież wiedziała, że jest choroba, jak ona może przebiegać, jak ona się może zaczynać i wtedy, kiedy zaczyna się w wieku młodzieńczym, żeby nie skupiać się jedynie na tym, że o dziecko przestało się uczyć, tylko dlaczego, jakie są tego przyczyny. W naszym mieście już od paru lat funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób, rodzin, w których występuje choroba psychiczna, gdzie w każdą środę można przyjść do ośrodka pomocy społecznej na godzinę 17 i można zasięgnąć informacji, gdzie się udać, jakiej szukać pomocy. Jest grupa samopomocowa, która funkcjonuje przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Tam również rodzice zainteresowani, opiekunowie, bracia, ktokolwiek z rodziny może przyjść i również dostanie fachową poradę. Czyli tak, wszyscy dążycie Państwo do tego, aby była jak najszersza edukacja już od tak. Od czasów szkoły, no ale co z rodzinami, które nagle teraz znajdują się w takiej sytuacji? Rodzina w tym momencie chyba jest najważniejsza, tak? Rodzina jest najważniejsza. To najbardziej od rodziny zależy, mogę to powiedzieć no, na podstawie doświadczenia, tak, po wielu, wielu latach pracy z osobami chorymi. Rodzina wymaga też pomocy. Bo tak, bo rodzina może się przyczynić do poprawy, może się nawet przyczynić do pogorszenia stanu zdrowia chorego. Rodzina musi poznać, jakie są objawy choroby. Rodzina musi umieć rozmawiać z chorym. Rodzina musi żyć normalnie, nie obwiniając się za to, że wystąpiła choroba, a często to się zdarza, tak? Mąż żonę, żona męża obrzuca siebie winą. Czyli chyba najgorsze w tej sytuacji byłoby, gdyby rodzina się odwróciła, gdyby taka osoba została sama. Tak, dlatego mówię, my od lat prowadzimy szereg działań właśnie w tym celu, żeby wspierać rodzinę, bo żeby rodzina była takim aktywnym też współterapeutą w leczeniu swojego chorego. No i dlatego zapraszam, korzystając z tej okazji, zapraszam właśnie do punktu konsultacyjnego, zapraszam na grupę samopomocową. Można po prostu rodzic od rodzica, tak? Opiekun od opiekuna. Dowie się najwięcej. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję również. Jest w oczach Twych kolor nieba z moich stron. Jest uśmiech dnia, cienie liści, które drżą. Jest w głosie Twym echo naszych słów sprzed lat. Są szepty praw, które wią letni wiatr. Zabierz mnie do tamtych miejsc, nie pędził czas wkryć naszych serc, a każdą z chwil chciał oddać nam. Ten dla mnie, dla Ciebie, ten dla mnie, dla Ciebie, więc zabierz mnie do tamtych dar, gdzie pachnie chleb.
odwiedzi szagra, a każda z nóg brzmi tylko nam. Ten dla mnie, dla ciebie, ten dla mnie, dla ciebie. Jest w dłoni mej i chcę na twą małą dłoń. Radzam tuż nam nasze życie w klatce rok. Jest w myślach my i chcę wspomnień, które znasz. To często tak, prosisz mi często tak. Zabierz mnie do tamtych miejsc, nie pędził czas, by w naszych tych, a każdą z chwil chciałam dać nam. Ten dla mnie, dla ciebie, ten dla mnie, dla ciebie. Więc zabierz mnie do tamtych miejsc, nie panie chleb, nie dzisia gra, a każda z nóg i tylko nam. Ten dla mnie, dla ciebie, ten dla mnie, dla ciebie. Zabierz mnie do tamtych miejsc, nie pędził czas wśród naszych serc, a każdą z chwil chciało dać nam. Ten dla mnie, dla ciebie, ten dla mnie, dla ciebie. Więc zabierz mnie do tamtych dam, gdzie pachnie chleb, gdzie cisza gra, a każda z nóg brzmi tylko nam. Ten dla mnie, dla ciebie, ten dla mnie, dla ciebie nam.